film jest przeznaczony tylko dla tych, którzy się nie boją. Kolejny dzień za nami naszego challenge'u. Jest 2 grudnia i drugi dzień, w którym wrzuciłem 3 filmy. Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest drugi dzień, tak jak powiedziałem na początku. Drugi dzień wrzucania filmów, 3 dziennie. Mam nadzieję, że oglądacie na wszystkich kanałach, w sensie, że i na tym, i na plusie. Ponieważ tu się pojawiają 2 filmy, dzisiaj był akurat Among. Ale jutro na przykład będzie Hardcore, tak jak był wczoraj, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Możecie dawać w ogóle propozycje w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli widzieć na tym kanale, co bym mógł nagrywać, jakie gierki. Bo chciałbym sobie ponagrywać to, co wy też chcecie pooglądać, a ja też bym sobie poznał i zobaczył, co to są za gierki i tak dalej, więc... Więc możecie dawać propozycje w komentarzach. My w dzisiejszym... Ała, zadało mi obrażenie jak potem. My w dzisiejszym odcinku, prawda, mamy bardzo proste zadanko, ponieważ uznałem, że musimy w końcu zajść i coś zrobić z tym kamieniem. Zabrać go stamtąd, schować, cokolwiek z nim zrobić, z tego powodu, że... O kurde, zombiaczku. Z tego powodu, że jeżeli on tam jest w tamtym miejscu, to Venom może go w każdej chwili zdobyć. A jak wiemy, Venom no nie powinien mieć takich mocnych rzeczy ze sobą, bo jeszcze może to jakoś niefajnie wykorzystać, więc ja bym to jednak, wiecie, schował gdzieś, zatrzymał, bo tamten kamień bólu, w szczególności jak to jest bólu, to już w ogóle jest zbyt niebezpieczny dla nas wszystkich, ale tamten kamień można by było gdzieś po prostu przetrzymać, schować, tak żeby po prostu Venom go nie dostał, więc ja idę dzisiaj po klona i razem z nim rozpoczniemy tą przygodę, ale zanim w ogóle pójdziemy tam, to tu te kurcze szkielety, najgorzej, ja nie mam żadnych itemów przy sobie, dlaczego ja nie mam żadnych itemów przy sobie, zaraz będę musiał coś zabrać. Dobra, czekajcie, lecimy po tego klona, mam nadzieję, że on mnie obroni, ale zanim pójdziemy do tamtej świątyni i tamten kamień, prawda, zdobędziemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę dla zasięgu, bo... halo, klon. Chodzisz... Co? Gdzie ty jesteś? Słyszę cię już. Halo, no na górze, widziałem cię, jak biegniesz. Gdzie ty jesteś? Słyszałem, że gadasz do siebie znowu, to ci nie będę przerywał. Czekaj, wchodzę tam na górę. Mówiłem do widzów, żeby łapki w górę zostawiali. Mają zostawić łapki w górę. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Zaskoczyłem do ciebie. A tu jesteś, dobra, widzę cię. Dobra, klon, dzisiaj jest bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa na ten, czekaj, bo ja muszę stąd zejść jakoś. Tu, o, uwaga. Idziemy po ten kamień, stary. I co, nic, zero reakcji. Nie idziemy po kamień, co tak cię aż tak cię to zszokowało? Jestem w szoku. Jesteś w szoku. Dobra, no nie chodź, idziemy po ten kamień. Idziemy po kamień. Sprawa jest prosta, musisz mnie obronić przed tymi szkieletami, bo ja nie mam ze sobą żadnych itemów, a potrzebuję coś zaraz zabrać. Bardzo sprawa prosta, musimy zabrać ten kamień po prostu i go schować gdzieś, ponieważ jeżeli Venom go zdobędzie, to mamy mocny problem, co? No dobra. Nic, dobra, idziemy. Mamy mocny problem, jak go Venom zdobędzie, więc stary, nie możemy na to pozwolić. Więc musimy tam pójść i jakoś ten kamień stamtąd wydostać. Czekaj, ja wezmę sobie na item jakieś. Więcej informacji odnośnie tego? Nie wiem, nie mam żadnych informacji, ale to nie wiem, potestujemy coś tam, zobaczymy, musimy się czegoś dowiedzieć na ten temat. Czekaj, bo ja nie wziąłem se, muszę jednak zabrać te itemy. Ale tego nie biorę. Co? Portal. Jaki portal? Aha, ten portal. No zrobiłem se portal, o tu swoją drogą można zrobić do niego ładne dojście, bo zapomniałem o tym. O, widzisz, pięknie. No portal zawsze się przyda do netheru, nie? Dobra. Dobra, chodź, lecimy tam, bo jest akurat noc, a tam tylko w nocy można znaleźć ten kamień, więc się śpieszmy. Chodź, gdzie ty jesteś? Klon, bo ty grasz na zwłokę, ty chyba nie chcesz, żebym ja tam szedł. Musimy pójść tam, musimy coś z tym zrobić, bo jest jak... Ja myślę, że to jest łódka, to ryba była na tym. Musimy stary... Ja nie wiem nic na temat tego kamienia. To jest właśnie najgorsze, że my tam idziemy, kurczę, w ciemno, ale muszę tam pójść po prostu, żeby coś ogarnąć z tym związanego. Tam jest łódka? Co tam łódka robi? Widzisz to? Gdzie? Tutaj. Gdzie widzę? Tu jest łódka. My ją tu zostawiliśmy? Nie wiem, dobra, no nieważne. W każdym razie płyniemy do tej świątyni, stary, musimy to zdobyć. Musimy zdobyć ten kamień i go schować. Ja to robię, w sensie normalnie miałbym to gdzieś, ale musimy to zrobić z tego powodu, że jeżeli Venom zdobędzie ten kamień, to będziemy mieli mocno przesrane, więc tu nie możemy na to pozwolić. Więc chodź, lecimy to zdobyć po prostu. Pamiętasz drogę? Ej, właśnie. Pamiętasz drogę? No, proszę bardzo, chodź, w lewo. Co ty gadasz, że ty to pamiętasz tak dobrze? W prawo, do góry. Serio? O kurde, dobra. Gdzie teraz? Czekaj. No, tak to na pewno tu pójdziemy.
Dobra, gdzie? O, ty kurde flaku. Gdzie idziesz? Tam? Nie. Tu. A to nie tu było? To tu było chyba. Tu. Tu, widzisz, kurczę, że też, no ja cię muszę prowadzić jak zwykle. Dobra, nie było to takie trudne, okej. Chodź na górę. Sprawa jest prosta. Spróbuję coś z tym zrobić, chodź tu. Znaczy, no nie jest prosta, ale spróbuję coś z tym zrobić. Ale nie wiem, będę próbował już wszystkiego, będę klikał wszystko, co jest możliwe. Więc klon, gdyby coś się ze mną stało, to wiedz, że byłeś super klonem. Daj mi łyknąć na ten. Co? Pusta już jest. No ale żeś zrobił, I to ja powinienem być tutaj, prawda, lekko popity, nie ty. Dobra. Dobra, stary, ściągaj zbroję. Czemu? Żeby nie wciągnąć hita, jak coś. Ty mnie? Ale czemu, to ty się boisz, że coś się ze mną stanie wtedy? Tak. Nie, no nic nie będzie, chyba. Dobra, stary, co zrobisz? No i ja coś spróbuję zrobić. Nie, to jest, to ja to muszę zrobić, ja muszę, nie wiem, nie chcę, nie... No, czekaj. Muszę to być ja. Więc ja coś zrobię z tym, spróbuję to podnieść albo coś. Trzymaj się, klon, czekaj, trzymaj się, klon. Czekaj. Co zrobisz? No. Drogi ucieczki? Dobra, uwaga. 3, 2, 1, a 0. Wow, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co ten kamień robi? Co to jest? Masakra, dobra, czekajcie, gdzie ja jestem, muszę się ogarnąć, nic tu nie widać. Totalna pustka. Jakiś duży portal, o co tutaj chodzi? Tu nic nie ma. Ej, co to jest? Co to są za paski takie w górę idące? Czekajcie, idziemy, co to jest? Ja cię sunę. Co to jest za miejsce, Milki? Witaj. Co jest grane? Co ty tu robisz? Jak twoja podróż? Co? No normalnie! Jak normalna podróż? No, nie wiem, przekręciłem kamień, co ty czekałam tu robisz? Jak ty na mnie czekałaś? Co? Ponad wieki. Ile? Przecież ty jesteś na Palionowie! O co tu chodzi? Co to jest za miejsce? Powiedz mi! Musisz mnie tutaj zabić. Co muszę? Zabić. Czemu? Czemu mam cię zabić? O co tu chodzi? Dlaczego? Co to jest za miejsce? Powiedz mi. Zasłuchaj mnie teraz. No. Chcesz mieć kamień. Tak. Więc musisz zrobić to i mnie zabić. Jak mam cię zabić? To jest nienormalne. Dlaczego ty mi każesz takie rzeczy robić? Nie, ja nie chcę tego robić. Tutaj masz skrzynkę. Nie. Nie, ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mogę tego zrobić. Nie, proszę, śmiało, nie. Śmiało. Nie, no nie zabiję cię, Musisz mnie zabić. Nie mogę, to jest... Ale dobra, ale co z tego, że to chcę? Nie mogę cię zabić. Choćby nie wiem co, no jak mi, nikt mi tego nie wybaczy. Nie, no nie mogę. Nie zabiję cię, nie ma szans. Nie, no ale powiedz mi, dlaczego ja mam cię zabić? Co, na czym to polega? Jeżeli chcesz mieć kamień, musisz mnie zabić. To jest cała instrukcja? Nic więcej? Tak. No to jest nienormalne, Emilia, ja nie mogę cię zabić. Musisz to zrobić. Musisz. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz mnie do tego zmusić. Zabij. Nie, no co ty? Nie mogę! Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie, proszę! Proszę, nie rób mi nic! Nie, dobra, wracamy z powrotem! Zabij mnie teraz! Wracamy z powrotem! Nie! O! To Jezu Boże, to było takie straszne! Stary, ty nie uwierzysz, co ja tam zobaczyłem. Odejdź, odczuj się. Nie, spokojnie, nic ze mną nie jest. Ale ja już wiem, jak trzeba zdobyć ten kamień. Nie możemy go stamtąd zabrać, stary. Jezu, co się stało? To co? O co chodzi? Stary, przeniosło mnie w jakieś miejsce. To był... Nie wiem, co to było za miejsce w ogóle. Ale przeniosło mnie w jakieś miejsce i wyobraź sobie, że była tam Milki. Ale to nie było prawdziwe, to było w ogóle jak sen jakiś. To było jak sen. I była tam Milki i ja normalnie z nią tam gadałem i ona mi powiedziała, że żeby zdobyć kamień. Gdzie ty jesteś? Tu. Gdzie? Źle poszedłem. Tu lecę. A dobra, no to widzimy się przy wyjściu. W każdym razie, żeby zdobyć ten kamień, powiedziała mi, że muszę ją zabić. Ja nie dałem rady po prostu. No nie zrobiłem tego, nie dałem rady jej zabić. Jak ja miałem ją zabić? To było nienormalne, to przecież. Bierzesz?
No nie strzelaj do mnie. No ale nie. No nie mogłem jakoś tak, nie wiem, miałem jakąś blokadę, nie mogłem jej zabić. Już byłem blisko, ale chciałem i nie mogłem, stary, no nie wiem, no. To było nie do zrobienia, no ale. No nie wiem. Nie, właśnie, ale wiesz, co jest najgorsze, że. Nie ma problemu z tym, nie będziemy skrupułów, żeby tego nie. No może tak być, że no właśnie, to jest najgorsze. To jest najgorsze. Dlatego to trzeba jakoś ukryć, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie tego pro. Stary, a jak ja to zrobię? Stary, odkąd wziąłem ten kamień, dziwią się naprawdę dziwne rzeczy.